Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na kolejnej kontrwywiadowczej charakterystyce terenu, tym razem numer 009. Pozwolicie, że włączę sobie teraz właśnie system Facebooka i będę patrzył, jak to wygląda. Widzę, że jakoś wygląda. Podobno nie należy się pokazywać w telewizji w kratkę, ale ja się pokazuję. Ja zresztą zawsze się pokazuję, jak chcę. Na tym polega problem. Proszę Państwa, miałem dzisiaj mówić o Ukraińcach, tym bardziej, że wysłuchałem sobie w faktach po faktach wypowiedzi byłego ministra spraw wewnętrznych, pana Sienkiewicza, ale jeszcze dostałem bardzo ciekawą korespondencję od kogoś z Przemyśla i temat się sam narzuca, ale pomyślałem sobie, że zacznę właściwie nie o Ukraińcach dzisiaj, to jeszcze może poczekać, to może być jutro, o ile nie zdarzy się coś zupełnie dziwnego. Ale pomyślałem sobie, że porozmawiamy trochę o Niemcach w świetle wypowiedzi pani Ursuli, która tak zbulwersowała prasę polską, prasę zwaną mainstreamową. To znaczy zbulwersowała reakcja, nie wypowiedź, reakcja naszego rządu. Moim zdaniem jedyna słuszna reakcja, ponieważ gdyby którykolwiek z polskich ministrów powiedział to samo w stosunku do Niemiec, wówczas reakcja Niemiec byłaby jednoznaczna i bardzo brutalna, oczywiście w rozumieniu dyplomatycznym. Ale nieważne, nie o tym chciałem mówić. To jest oczywiście powód, dla którego chcę poruszyć ten temat. Pierwszą rzecz to dwa zastrzeżenia. Pierwsze zastrzeżenie. Absolutnie mnie już nie interesuje, kto co o mnie napisze, jaka prasa mnie znowu od czegoś tam wyzwie, kto z obecnej władzy chce, boi się, kto wstydzi się ze mną pokazywać, trudno. Ich sprawa. Jestem sam, działam tylko i wyłącznie dla Państwa, działam tak, jak uważam to za stosowne. Bez pucu, bez picu, bez krawatów, chociaż klient w krawacie jest mniej awanturujący się, jak wszyscy wiemy. Nieważne. I drugie zastrzeżenie. Proszę Państwa, ja o Niemcach, mimo że moja rodzina wyszła bardzo mocno potrzaskana i dość nieliczna z II wojny światowej, spędzając ją zresztą cały czas w Warszawie i zostając w tych ruinach, ja o Niemcach wolę myśleć jako o ojczyźnie Bacha, Beethovena, Goethego, Schillera, Heinego, czy nawet Bertolda Brechta. Niestety coraz częściej widzę, że o Niemczech myśli się wyłącznie w kategoriach Adolfa Hitlera czy całej partii nazistowskiej. To jest wina samych Niemców, ponieważ oni wszystko robią, by odbrązowić, by nie odbrązowić, przepraszam, złe słowo, by po prostu troszeczkę zmienić przeszłość, przynajmniej postrzeganie przeszłości. To niby krytyczne wydanie Mein Kampfu, które rozeszło się w milionach egzemplarzy błyskawiczne, jest bardzo ciekawym wydaniem Mein Kampfu, dlatego że te krytyczne uwagi są zawsze drobnym drukiem i mało kto czyta przepisów. No ale trudno, nie o to chodzi. W audycji dzisiaj zadałem takie pytanie na temat, czy ktoś zauważył jedno stwierdzenie pana redaktora Nisztora w wywiadzie ze mną, który przeprowadziłem, powiedziane mimochodem. I to chyba po raz pierwszy tak głośno. Otóż pan redaktor zauważył jedną rzecz. On powiedział coś takiego, że my patrzymy na Rosję, a tymczasem jemu się wydaje, że o wiele większe działania i wiele bardziej skuteczniejsze działania wywiadowcze na terenie Polski prowadzą Niemcy. Od wielu lat. Ja się z nim zgodziłem. Tylko, że ja to jeszcze uściślę. To mimochodem powiedziane zdanie, którego się nie słyszy normalnie w telewizjach. Jeśli się przyjrzymy temu wszystkiemu, to i tak dojdziemy do Moskwy, proszę Państwa. A sprawa zaczyna się w roku 1900, 1900.
89. Przepraszam, ściszę komputer, bo zapomniałem go ściszyć i będzie mi zaraz tutaj brzęczo. Zaczyna się w roku 1989 od zburzenia muru w Berlinie. Tak się składa, że część tego, co opisałem w weryfikacji, mimo że to była powieść, miała rzeczywiście miejsce. Jak, co, gdzie, to są szczegóły operacyjne, tajemnice, zostawmy nazwiska. Pamiętam ostatnie swoje spotkanie z jednym ze swoich źródeł, właściwie z źródłem prawdziwym, cudzoziemcem, który wręcz mi powiedział na temat, żebyśmy nie dopuszczali, Amerykanin, żebyśmy nie dopuszczali do zjednoczenia Niemiec. Nie wierzcie, proszę Państwa, temu, co pisze CIA, temu, co piszą amerykańscy dziennikarze, co wspominają politycy. Amerykanie byli tak zaskoczeni zburzeniem muru berlińskiego, jak nikt. Oni po prostu nie przewidzieli tego. Ja pamiętam późniejsze rozmowy z niektórymi Amerykanami, a oni mówili wprost, że dowiedzieli się o tym z telewizji. Z telewizji dowiedzieli się, że do siedziby Stasi weszli ludzie. Z telewizji dowiedzieli się, że nagle się łączą Niemcy, że nie ma granicy między Berlinem Zachodnim a Berlinem Wschodnim, jak zburzono mur. Nie zdążyli nawet ewakuować swoich wszystkich lokali konspiracyjnych, które mieli przy murze. Oni teraz tylko robią dobrą minę do złej gry. Amerykanie przespali ten moment, nie spodziewali się, dlatego że Amerykanie zawsze patrzą globalnie i patrzyli na Moskwę, nie patrząc, co tu się dzieje, nie przewidując jednej rzeczy, że Moskwa może dostać się na Zachód w zupełnie inny sposób. I dostała się. Poprzez NRD, proszę Państwa. Bo wróćmy dalej. Dzisiaj takie operacje oczywiście to nie są operacje, które się projektuje. One są wykonane w określonym czasie, w określonym dniu, powiedzmy, i mają natychmiast dać efekt. To są operacje, które są długotrwałe, projektuje się je dość długo, działa się dość długo, a efekty widać czasami po prawie 30 latach. Dzisiaj mogę stwierdzić coś, co prawdopodobnie wyda się Państwu absolutnym komunałem. Otóż Niemcy wygrali II wojnę światową. Właśnie dziś, teraz, obecnie, Anno Domini 2017 powinni świętować wygranie II wojny światowej. Wygrali II wojnę światową dzięki sojusz temu samemu sojusznikowi, przy pomocy którego ją zaczęli, czyli przy Związku Radzieckim. W roku 1939, 17 września, Rosjanie im pomogli to wszystko wygrać. I zadbali o to, żeby Niemcy mieli spokój w Europie Zachodniej, prawda? W roku 1989 Rosjanie również zadbali, żeby Niemcy mogły się zjednoczyć. I Niemcy się zjednoczyły, proszę Państwa. Rosjanie utworzyli NRD. Co to było NRD? Nie wiem, kto z Państwa bywał w NRD i kto pamięta NRD. Ja pamiętam dość dobrze. I muszę powiedzieć, że było to państwo dość ciekawe. Założone zresztą podobno przez komunistów, tylko ilu tych komunistów było? Sami Rosjanie twierdzą w swoich najnowszych książkach, ja już nie mówię o całej literaturze poświęconej okresowi hitleryzmu, czyli nazizmu w Niemczech, czyli 1933-1945, że służby niemieckie wewnętrzne, czyli Gestapo, SD, były bardzo, bardzo skuteczne. W związku z czym ilu tych komunistów było do zasiedlenia takich kraju? Na pewno nie 10 milionów. No może 50-60 przetrwało gdzieś, prawda? No dobrze, dajmy w porywach 300. Tymczasem zasiedlono kraj kim? Proszę Państwa. Jeńcami przede wszystkim. I to ci nikt nie patrzył, czy ci jeńcy byli z SS, czy z Wehrmachtu, czy kto to był, więc tam po prostu mieszkali jacyś ludzie, plus miejscowi oczywiście. Rosjanie panowali nad tym krajem cały czas. Stasi nie zrobiła nic na własną rękę. Nie tylko zresztą Stasi, jeżeli chodzi o Niemcy. Oczywiście reżimy naktowskie, reżimy kontrwywiadowcze były bardzo duże w Niemczech, w Berlinie samym zachodnim. Amerykanie trzymali na wszystkim rękę. Jak teraz wejść w formie wywiadu, prawda? Jak wejść jako wywiad? Bardzo prosty sposób. Należy po prostu przerzucić obywateli NRD do RFN-u. Prawda? No to oczywiście jest lekki żart, bo to nie tak wszystko wyglądało. To była pierwsza ściema, wejście do Stasi. To była pierwsza
To była pierwsza ściema. Co ten tłum tam niby zobaczył? Nic. Dostał jakieś materiały, które były materiałami administracyjnymi. Wiem, i to wiem również od Niemców z BND, że Rosjanie wcześniej zabezpieczyli wszystkie praktycznie dokumenty. Amerykanie jak weszli, to dostali po prostu za chyba 160 tysięcy dolarów zapłacili za jakieś dziwne dyski z jakimiś tam materiałami. A cała reszta po prostu znalazła się w rękach Rosji. Razem z ludźmi. Razem z ludźmi. Nie wierzcie, proszę Państwa, w Instytut Gałka. Ja wiem, że to jest stawiane u nas szczególnie od samego początku jako przykład prawdziwej dekomunizacji, dezubekizacji czy czegokolwiek. Trochę piszę o tym w Resecie, ale to też jest powieść. Na początku lat 90., w 92., w 93. pracowałem w dwóch instytucjach. W pierwszym GIC-u, Generalnym Inspektoracie Celnym, a później na chwilkę wykonywałem działania operacyjne w Straży Granicznej, w Komendzie Głównej, w KRG, czyli Komendzie Ruchu Granicznego według nomenklatury z początku lat 90. Miałem okazję zwiedzić prawie całą granicę zachodnią i widzieć, co się dzieje, widzieć, co mi starzy jeszcze w opiści mówili, którzy znali oficerów i agentów Stasi i nagle powiedzieli mi, zobacz, oni wymieniają całe urządy celne. To są wszystko agenci, to są wszystko byli funkcjonariusze Stasi, którzy załapali się na niezłą robotę. To nie jest tak, jak mówi znany film Życie na podsłuchu, że kto jakiś tam agent Stasi, oficer Stasi jeździł jako listonosz. Nieprawda, może były to pojedyncze przypadki. Może, bo tak naprawdę oni wszyscy zostali świetnie zagospodarowani. Mój wydawca, pan Piotr Jegliński, który ma całą teczkę materiału, bo był rozpracowywany przez Stasi, ponieważ znał pastora Gałka, załatwił sobie, że dostanie tą teczkę, że dostanie i przeczyta te materiały. I co dostał? Ze prawie 200 stron pozwolono mu przeczytać tylko 40. Reszta została zabrana czy zasłonięta dla dobra w związku z bezpieczeństwem Niemiec. I tak to jest z Instytutem Gałka, proszę Państwa. To jest tylko jedna wielka ściema. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Chciałem pokazać, że my jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ Rosjanie w wielu wypadkach realizują swoje operacje wywiadowcze cudzymi rękoma. W tym wypadku rękoma Niemców. Ale wróćmy do 89 roku, właściwie do 90, powstaje UOP. Co się, proszę Państwa, dzieje? Może to przypadek, ale szefami zarówno w zarządzie wywiadu, jak i w zarządzie kontrwywiadu UOP, szefami pierwszych, które powstały, wydziałów, tak zwanych wydziałów wschodnich, byli oficerowie, naczelnicy bądź zastępcy naczelników wydziałów niemieckich z kontrwywiadu i z wywiadu, wydziałów niemieckich. A chcę przypomnieć, że przed 89 rokiem wydziały niemieckie były głównymi wydziałami pracującymi ze Stasi. Wbrew pozorom ta moja nieszczęsna jedenastka unikała jak tylko mogła jakiejkolwiek współpracy ze Stasi. Nawet wykryliśmy dwóch agentów Stasi, których usiłowali umieścić w podziemiu. Usiłowali po prostu kontrolować. Udało nam się to wykryć i ich po prostu w jakiś sposób zneutralizować. Oczywiście nie dlatego, że po prostu tak, że kierownictwo uznało, że nie, bo my to działamy dla dobra Polski, nie będziemy z Niemcami, ale również, ale przynajmniej motywacja w niektórych wypadkach była bardzo prosta, po prostu. Nie chciano, aby zaszkodziło to pełnym sprawom i kombinacjom operacyjnym. I ludzie z tych wydziałów niemieckich kierują wydziałami wschodnimi. Jest arcyciekawe, ponieważ oni byli dokładnie znani w Stasi, a przede wszystkim i w Rosji, ponieważ też nic, żadnej operacji, którą wykonywał wywiad, nie mogło to tak bilateralnie, jak na przykład jest teraz, my Amerykanie, my Anglicy, my Francuzi, my Niemcy nawet, jeżeli coś takiego jest, tego nie było. To było zawsze robione w ten sposób, że my Stasi, ale za pośrednictwem KGB, bo tak to się działo po prostu. Może jakieś jednostkowe operacje, ale na ogół przy wszelkich rozmowach, przy wszystkich podpisaniu wszystkich takich rzeczy istniało. KGB trzymało na tym dość ostro rękę.
KGB w ogóle traktowało Stasi jak własną służbę, służbę, przez którą mogli wyjść na Niemcy w sposób o wiele tańszy niż wyprodukowanie własnych nielegałów. Co więcej, przez Berlin za pośrednictwem Stasi można przerzucić również własnych nielegałów o wiele łatwiej, prawda? Nie zapominajmy również, że po zjednoczeniu, że Berlin zachodni jako sztuczny twór podzielony na Berlin, czyli stolicę NRD, prawda, i strefę okupacyjną, czy zwaną Berlinem Zachodnim, prawda? To jest ten sam język, ten sam akcent, ten sam dialekt. To są rodziny. Więc przerzucanie ludzi z jednej strony na drugą było bardzo łatwe w odróżnieniu od drugiej strony, ponieważ w takim małym kraju jak NRD, o takim reżimie kontrwywiadowczym, wręcz policyjnym, który się nic nie zmienił od czasów Adolfa Hitlera, dlatego, że Rosjanie zastosowali ten sam model V-manów, czyli to pewnie tu znowu wypowiadam po angielsku, czyli takich, jakby to powiedzieć, dobrowolnych donosicieli, gdzie każdy dozorca był praktycznie donosicielem Stasi. Ja pamiętam sytuację taką, że miałem jedną z robót i dla oszczędności przenocowaliśmy w mieszkaniu ambasady za Alexanderplatz w Berlinie Wschodnim i wróciliśmy jak to zwykle, wróciliśmy trochę podpici z Berlina Zachodniego, ale po godzinie 11. I otwieramy drzwi domofonem, do domofonu kluczem i okazuje się, że jakiś trzech przyklejonych młodych Niemców ślizguje się z nami. Spytamy się, a co oni tutaj nie mogli zadzwonić, zamknięte? Nie, nie, wie pan, cieć zamyka po prostu o godzinie 11 bramę, a potem trzeba go prosić, a on doniesie gdzie trzeba, że zamiast tutaj spać i pracować dla dobra socjalizmu, to my się gdzieś bawimy, jeszcze knujemy i będziemy mieli kłopoty. No taka była sytuacja w Niemczech Wschodnich. Takie było DDR po prostu. Nie mówiąc już o tym, że często również zauważaliśmy obserwacje i rozpracowanie nas, mnie przynajmniej na Legendzie, który jeździłem do Berlina Zachodniego czy do Niemiec Zachodnich, niejednokrotnie Stasi nas po drodze obserwowało, rozpracowało, a nawet wykryliśmy raz obserwacje Stasi w Berlinie Zachodnim. No ale to już są inne zupełnie historie i też pewnie dość ciekawe. Ale wracając do tego, Niemcy stały się dla Rosji bardzo ciekawym narzędziem, między innymi do wejścia na Zachód i do podboju Europy. Historycznie oczywiście to wiadomo, że ekspansja Niemiec może być zawsze Drang nach Osten. I jest Drang nach Osten, czy chcemy, czy nie chcemy. I tak będzie. Oczywiście zmieniamy w tej chwili sytuację, nie jest nowa sytuacja, nie ma czołgów, ale są euro, były marki, są euro. Na początku lat 90. proszę mi uwierzyć, że bardzo dużo Niemcy właściwie z Rosjanami prowadzili bardzo wiele wspólnych przedsiębiorstw. Nikt nie zrobił tych badań, a moje badania gdzieś leżą pewnie w archiwach UOP-u, teraz ABW. Ponieważ w tej ilości KSP-owców rosyjskich z krajów byłego Związku Radzieckiego, szczególnie z Rosji i z Ukrainy, tych, którzy występowali o kartę stałego pobytu w pierwszej połowie lat 90., ja obliczam, że jakieś 70% dostawało kartę stałego pobytu w Polsce i przenosiło się właśnie na tereny Niemcy, Austria i teren Europy Zachodniej przez Niemcy w tym momencie. Widać było wyraźnie, że jest to przygotowane i oni tam mają możliwość lądowania. Uważam, że na samym początku, że od samego początku zjednoczenia Niemiec, mimo jeszcze, że istniały wydziały wschodnie w samym BND czy w samym UOK wtedy, istniały jeszcze stare przyzwyczajenia kontrwywiadowcze, ale w sposób umiejętny je troszeczkę, może tak jak trochę u nas, jakby to powiedzieć, stępiono. Stępiono to ostrze. I że rządy Niemiec są bardzo mocno penetrowane przez Rosjan. No to klasyczny przykład Schrödera przecież, to jego Gazprom. Zauważmy również, że nie będę tu już wymieniał, żeby nie powtarzać, że to nie jest program historyczny, ten program nie ma być długi po prostu, więc muszę się streszczać, że przecież te słynne rury, te wszystkie przedsięwzięcia niemieckie. Mało kto pamięta, że na początku lat 90., kiedy Jelcyn przestał płacić w ogóle armii i był ogromny problem z akomodacją, znaczy z zakwaterowaniem nawet żołnierzy PGWR, rosyjskich żołnierzy wycofywanych z terenów NRD, z terenów
byłych państw socjalistycznych. Oni wszyscy byli grupowani w Kaliningradzie, wtedy jeszcze Kaliningradzie, i tam były duże tragedie, bo ludzie mieszkali z rodzinami, przyzwyczajeni do innych warunków, w namiotach ogromnych. Były niesamowite wręcz historie i tragedie ludzkie, ale Niemcy podpisali umowę na budowę osiedli dla tych żołnierzy, nie tylko tutaj. Rosjanie nie chcieli rozmawiać z nikim. Trochę chciano tutaj przysłonić to polskimi przedsiębiorstwami, ale to były zresztą bardzo nieliczne przypadki. Niemców wpuszczono do... Rosjanie i Niemcy robili za bardzo dobre interesy od samego początku. I to się dzieje teraz. Żeby to wszystko osiągnąć, proszę Państwa, to potrzebne są jeszcze parę rzeczy, bo musi być jeszcze sprzyjająca atmosfera, więc media. Mam nadzieję, że uda mi się zaprosić na wywiad właśnie mojego wydawcę, pana Piotra Jeglińskiego, który chyba się nie będzie bał ze mną pokazać w tej chwili. I jakby opowiedział to, co mi opowiadał na temat prywatyzacji RSW Prasa, ogromnego koncernu prasowego z czasów komuny, który miał wszystkie drukarnie i wszystkie wydawnictwa, jak to wyglądało. I może wtedy zrozumiemy, że jak rynek niemiecki szybciutko wszedł i przejął media. Głównie media, tworząc właściwą politykę dla siebie. Bo żeby prowadzić tego typu operacje wywiadowcze, to poza agenturą, czystą agenturą taką klasyczną, której nie musi być dużo, może być to kilka osób, ale na wpływowych pozycjach, to jest to, co wszyscy lubią, jeszcze agentura wpływu, którą ciężko znaleźć i ciężko zneutralizować i ciężko skazać wszystkim. Nie można jej skazać w świetle paragrafów o szpiegostwie w każdym kodeksie karnym, zresztą wszędzie na świecie. Ale również trzeba do tego tworzyć przyjazną atmosferę. Czyli na przykład poprzez media, poprzez określony Kulturkampf i tak dalej, i tak dalej. Niemcy, proszę Państwa, wygrali i wygrywają, ale wygrali dzięki Rosji, tylko wyłącznie dzięki Rosji. Jeżeli się przyjrzymy temu wszystkiemu, jeżeli przeanalizujemy niektóre z rzeczy, niektóre afery, niektóre historie, to nagle wyjdzie nam niesamowita właściwie braterstwo broni, zupełnie takie jak 17 września. Oczywiście ja nie oskarżam Niemców o jakieś tendencje najazdu nas, czy kolejną okupację, stworzenie kolejnej generalnej gubelni, bo to już nie te czasy. Nie oskarżam również Rosjan, że w ten sposób będą chcieli nas najechać, zniszczyć jak 17 września. To jest zupełnie inaczej. Zauważmy, że ataki w ogóle na polskich polityków dzieją się, zawsze wychodzą z obu stron. Z Rosji i z Niemiec. W tej chwili tylko za czasów PO był święty spokój, bo tak pro forma trochę atakowano Polaków, pro forma jak zwykle, ale generalnie była cisza. Zaraz, przepraszam, bo miałem coś na myśli jeszcze ciekawego na temat... No dobra, to sobie pewnie sobie gdzieś przypomnijcie, to jest na żywo, więc ja się tak zachowuję, jakbym normalnie rozmawiał z ludźmi, a nie siedział w telewizji i czytał z promptera, bo to nie o to chodzi. Ale dba się po prostu o to, by nie było spokoju. Reparacje wojenne, czy odszkodowania, prawda? Wczoraj przeczytałem, że miasto włoskie wystąpiło do Niemiec o odszkodowanie, w związku z masakrą, jaką dokonano tam w 1943 roku, prawda? Zobaczcie, nikt nie protestuje. Wszyscy to uznają. Natomiast jeśli tylko Polacy zaczęli coś mówić na ten temat, polski rząd, natychmiast nasza rodzima, tak zwana opozycja, czyli nasi dziennikarze zatrudnieni przez niemieckie koncerny, natychmiast rozpoczęli ogromną batalię. To też jest mądre ze strony Niemców i ze strony Rosjan, że oni to robią naszymi własnymi rękoma. Bo to jest problem. To jest, proszę Państwa, problem, którego też nikt nie chce poruszyć. To jest problem narzędzi do wykonywania tej czynności. Jeśli polscy dziennikarze, znani, pracujący dla niemieckiego koncernu, potrafią w niemieckiej prasie, po niemiecku, na niemieckich stronach, fazów czy czegoś, pisać antypolskie artykuły, to o czymś świadczy. Ja nie twierdzę, że oni wszyscy pracują dla, czy ktoś z nich. Tego nie, proszę ode mnie nie wymagać, żebym to stwierdził. Ktoś z nich jest agentem obcego wywiadu? Pewnie nie. Ktoś z nich po prostu kocha pieniądze i tak to jest zrobione zresztą, by opłacić tego typu klakierów. Przez prawie 27 lat dbano o to, by Polska stała się nie polską, ale europejską, przy czym Niemcy zaczęli dbać również o swój patriotyzm, bo Niemcy są bardzo patriotyczni, proszę Państwa.
Oni są patriotami. I mimo tego kryzysu uchodźczego, to jednak ten, jak to się mówi, jądro niemieckie, czyli ten core w komputerze, który jest, jakimkolwiek, jest jednak bardzo patriotyczne i bardzo niemieckie. A cała reszta naokoło to jest po prostu ściema i zasłona dla świata. Być może trochę się przeliczyli i wybory, jakie u nas były, nie pasowały Niemcom, ale tak to jest. I proszę Państwa, jeszcze tak będzie. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że mniej więcej w 1993-1994 roku praktycznie zaprzestano pracy operacyjnej na kierunku niemieckim. Praktycznie, bo tam teoretycznie, żeby coś tam pewnie jeszcze było, ale praktycznie na terenie Niemiec nie pracujemy. Nie pracowaliśmy w sensie operacyjnym. A już jako kontrwywiad, to proszę Państwa, w ogóle nie było czegoś takiego. Rosja, Rosja i Rosja. I to jest prawda. Tylko, że ja przez sprawy rosyjskie wychodziłem na przykład w sprawie, o której mówiliśmy z panem Nisztorem, też wychodziliśmy na kierunek niemiecki. Bardzo szybko wychodziliśmy na kierunek niemiecki. Także proszę Państwa, to rzucone mimochodem zdanie przez pana redaktora Nisztora jest bardzo ważne. To jest prawda. My wszędzie szukamy Rosjan, nie wiedząc, że oni mogą stać, mówić świetnie po niemiecku, nazywać się Hans-Jürgen jakiś tam i działać w ten sposób. Bo to jest, proszę Państwa, raz jeszcze powiem, to jest ostateczne zwycięstwo Niemców po roku, które zaczęło się wojną w roku 1939, 1 września, a później 17 września, przy pomocy tego samego sojusznika. I jeszcze raz powiem, proszę Państwa, na samo zakończenie. Jeśli chcemy być suwerenni, to powinniśmy mieć kontrwywiad patrzący na wszystkie strony. Nie tylko w jedną. Na wszystkie strony, ponieważ nawet ten nasz główny przeciwnik, główny i potężny przeciwnik, może pojawić się w każdym miejscu. Amerykanie też w pewnym momencie zrozumieli, że walka z KGB to nie dotyczy tylko terenu Rosji i krajów socjalistycznych, ale na przykład Ameryki Południowej. No przykro mi. My zlikwidowaliśmy zarządy PO wszystkie rezydentury w Ameryce Południowej. Oczywiście wielka mi tajemnica, jutro ABW przyjdzie. I w tym momencie zapomnieliśmy, że stamtąd Rosjanie też mogą oddziaływać na różne interesy odbywające się w Polsce. Proszę Państwa, zobaczę teraz... Zaraz tutaj zobaczę, proszę Państwa, przepraszam, ale muszę zobaczyć komentarze. Może coś jeszcze może mi się coś jeszcze tutaj znajdzie. No widzę, że komentarzy mam mało. I ta dziura w ścianie, nie wiem o jaką dziurę w ścianie. Pytanie, czy większym problemem dla Polski jest obca agentura, czy też może nasi politycy nazbyt lubiący pieniądze? Proszę Państwa, to jest pytanie bardzo mądre i chcę na to odpowiedzieć. Dlatego, że obca agentura jest problemem, ale problemem do zwalczenia. Natomiast nie tylko politycy. Ludzie, którzy pojawiają się w mediach, ludzie z pierwszych stron gazet, którzy lubią pieniądze, są o wiele większym problemem, ponieważ nawet nieświadomie, myśląc tylko na wymyśl zasady brawo ja i tylko o sobie, potrafią zneutralizować wszelkie działania kontrwywiadu zmierzające do usunięcia tej obcej agentury. Poza tym nie przesadzajmy również z obcą agenturą. Ja zawsze mówię, że nieważna jest ilość agentów, ważne gdzie są uplasowani. I dobrze uplasowani agenci, proszę Państwa, potrafią zrobić o wiele więcej krzywdy niż armia 100 tysięcy jakichś agentów takich poszczególnie gdzieś uplasowanych. Jeśli do tego dojdziemy jeszcze umiejętne działanie, umiejętny taniec wokół polityków, wówczas mamy to, co mamy. To my jesteśmy kolonią niemiecką, John Forbes. Nie, proszę pana, nie jesteśmy kolonią niemiecką, to nie należy tak rozumieć. My mamy niestety takie położenie, które jest położeniem dość dla nas trudnym. Umiejętność działania w tym położeniu jest, wymaga pewnej konsekwencji i pewnej twardości działań zarówno wobec sojuszników, jak i wobec przeciwników. Tego u nas się nie potrafi. Ja zawsze mówiłem, że my jesteśmy od ściany do ściany. Albo kochamy tych, albo kochamy tych. A tu chodzi o to, żebyśmy kochali tylko i wyłącznie siebie jako Polacy, a resztę kontrolowali, tak jak to robią Amerykanie i jak to właśnie robią Niemcy. Ja nie jestem wrogiem Niemiec, proszę Państwa. Ja po prostu ich oceniam obiektywnie.
Zresztą proszę zobaczyć na naszą politykę wschodnią. Ona jest troszeczkę, ona jej właściwie nie ma, ale czy ona nie jest taka wygodna trochę dla Niemiec? Przykładowo kochamy Ukrainę, nienawidzimy Białorusi, prawda? Coś w tym jest, proszę państwa. Nie wiem, jaka dziura w ścianie. Ta i tak dziura w ścianie. Pan Piotr Michał Wójcik. Co to za dziura? Tu jest jakiś pan, który widzę, że troluje niesamowicie, ale trudno. I teraz tak. Ogromnym problemem byli i są tak zwani działacze polonijni w Niemczech. Nie tylko działacze polonijni, nie tylko w Niemczech, proszę państwa. To jest zupełnie co innego. Razem z całą tą operacją, o której ja mówię, poszła cała polityka wewnętrzna Niemiec, łącznie wobec ta polityka migracyjna przyciągania Polaków czy odbierania dzieci rodzicom. To ostatnia sprawa bulwersująca wszystkich, w której niestety wielokrotnie polski rząd nie reagował na autentycznie na nie reagował na przekraczanie prawa przez niemieckie urzędy. Polski rząd nie reagował, polski rząd nie bronił Polaków i nie wiem, czy robi to nadal. To jest program na inną, to jest program, ja przygotowuję się na materiał o adopcji dzieci, bo proszę państwa, zauważmy, że ktoś mi to przysłał, to badanie, że najwięcej adoptowanych dzieci za granicę, wręcz sprzedawanych dzieci za granicę jest z terenów byłej Rzeszy Niemieckiej z roku 1938, czyli z terenów wcielonych wskutek Jałty do Polski, więc to też jest znaczące, prawda? No właśnie, tutaj coś mi się wydaje, że ktoś strasznie chce mnie zniszczyć. No zgadza się, Fauman, to jest właśnie to, co tutaj napisał. Proszę państwa, sorry za to. Czasy, o których pan mówi, na przykład UOP, to prawda o niemieszkach, też cały czas by ktoś powiedział, ilu opozycjonistów było i jest na smyczy, nic się nie zmieniło. Dodałbym tego pomoc humanitarną oraz sprowadzanie drób na cele wyznaniowe i mamy czarną cząstkę. Nie tylko to, proszę państwa, Niemcy znaleźli u nas, jeszcze jest jedna rzecz, której mało kto chce poruszać. Proszę państwa, nie będę wymieniał nazwy sklepu. To było więcej już było, bo jeszcze wtedy byłem w kilku tak świeżo po placówce i jak wiadomo tam powstała sklep jednej z sieci niemieckich, tych tańszych sieci niemieckich w Szczytnie. Na Szczytno to był bardzo duży sklep. Nie będę wymieniał jego nazwy. I kiedyś on był czynny od godziny 6.30, a myśmy przyjechali rano o 6.00. No i tak staliśmy na parkingu i zauważyliśmy tiry niemieckie podjeżdżające z dostawami produktów, które są z głębokiego mrożenia, które w Niemczech już były przeterminowane, te wszystkie sery i tak dalej, i tak dalej. To myśmy stali się w pewnym momencie artykułów, które w komunie nazywano się trudno zbywalnymi. Moja matka pracowała całe życie w handlu i za komuną oni mieli pojęcie artykułów trudno zbywalnych, czyli takich, które zalegały półki bądź magazyny. I to, zdaje się, Niemcy świetnie znaleźli, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Dobrze, proszę państwa, ja kończę. Oczywiście na dzisiaj, pewnie jutro zajmę się tą Ukrainą, chyba że wyskoczy coś innego, ale to też jest ciekawy materiał, może nawiązujący do tego. Cały czas mówię, że sensacje są dobre, ale tylko na chwilkę. Tak naprawdę to warto dokładnie rozpoznać i pomyśleć o systemie. O systemie i wyciągnąć wnioski, stworzyć sobie, zrozumieć jak to działa, zrozumieć modus operandi i stworzyć wnioski, żeby to zwalczyć. Nie będę już wam przynudzał w ten sobotni wieczór, także dziękuję państwu, dobranoc i do jutra. Pamiętajcie moje SWTV, bo dzięki wam to się może jeszcze troszeczkę utrzymać. Dziękuję państwu, do widzenia, dobranoc.